Samo liczenie tego w miesiącach jest niebywale ciekawym posunięciem. Rocznic jest o wiele mniej niż miesięcznic. Jak coś jest 88, no to znaczy to już jest taka bardzo ugruntowana tradycja. No tak, to już się 88 razy wydarzyło. Wiele osób mówi, że to już powstała religia smoleńska. Tak, i to jest rytuał pewien właśnie tego przemarszu z katedry pod Pałac Prezydencki. Ten rytuał, który staje się coraz bardziej absurdalny. Właśnie to miasto ogrodzone barierkami. Nigdy za mojego życia w każdym razie nie widziałam świadomego tylu barierek w Warszawie. Barierki pod Sejmem, barierki na całym trakcie królewskim. To jest szaleństwo jakieś, no tak, barierkowe. Policyjne suki. Stają, więcej policjantów niż uczestników samej miesięcznicy smoleńskiej. To są efekty jakiejś takiej polityki opartej na strachu w gruncie rzeczy. Znaczy, z obywateli RP trochę się robi tych uchodźców terrorystów, tak? Dokładnie. Znaczy, mówi się, że radykałów. Chroni się uczestników pochodu smoleńskiego przed obywatelami RP, którzy nigdy nie byli agresywni. Raczej nawet sami to się tak grupy tak. Te neofaszystowskie przed obywatelami RP no, w pewnym momencie chroniło. No więc jak ochrona policyjna jest nonsensem, tak samo jak ochrona przed uchodźcami Bogu Ducha winnymi, uchodźcami wojennymi i robienie z nich terrorystów. No to jest rzeczywiście metoda tej władzy. I to jest właśnie takie odwracanie, można powiedzieć, kota ogonem, robienie czegoś zupełnie na odwrót, bo obywatele RP nigdy nie wykazywali się właśnie żadną agresją wobec manifestujących wcześniej miesięcznicy. Pokazywanie Jarosławowi Kaczyńskiemu cytatu z jego zmarłego brata wydaje się... No, nie jest niczym obraźliwym, tak, przypominanie słów brata. Natomiast no, można było zauważyć, chociażby w ostatniej słynnej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, że on bardzo agresywnie reaguje na takie wspominanie. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.